Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam Państwa w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Chrobry Szlak. Witam Państwa po tych świętach, co chyba to już mówiłem we wczorajszym materiale, ale nagrywałem go jeszcze tam przed świętami, a teraz ten materiał już nagrywam zdecydowanie po pierwszych dwóch świętach, no w zasadzie pozostajemy dalej w oktawie. No i trzeba zacząć z powrotem komentować bieżące sytuacje. Nawet się cieszę, że tak wstrzymałem się ostatnio trochę z nagrywaniem materiałów na zapas, bo po prostu życie mi tworzy takie scenariusze. Tutaj tempo wydarzeń jest tak duże, że ja czasem specjalnie jeszcze patrzę, spoglądam na, że tak powiem, sytuację, na to, co się dzieje, bo się boję, że kiedy w tym krótkim stosunkowo okresie między powiedzmy tym, jak się przygotowałem do programu, jeszcze tam coś ewentualnie robię, zamykam się tu w pokoju i zaczynam nagrywać, to w ciągu tych, nie wiem, pół godziny, godziny, dwóch godzin, że się wszystko zmieni, cały komentarz jest do kosza, albo trzeba robić dokrętkę, albo coś tam, albo coś tam. No więc, szanowni Państwo, dzieje się, jeszcze raz dzieje się. Awantura wokół mediów publicznych nabiera tempa. Można powiedzieć, że taki pewnego rodzaju ciamajdan. Chociaż trzeba powiedzieć, że nie do końca, ponieważ muszę powiedzieć, że ten ciamajdan, jak Państwo nie pamiętają, to ja przypomnę, to był rok 2016, kiedy trwał kilkutygodniowy protest opozycji w Sejmie blokujący mównicę sejmową, pracę Sejmu. No i muszę powiedzieć, pisowcy są dużo bardziej autentyczni w tym, co robią, w tym całym protestowaniu, blokowaniu, strajkowaniu, nazywanego dla zmylenia przeciwnika interwencjami poselskimi, aniżeli w tym autentyczna była tam tak zwana totalna opozycja. No, powiedzmy, symbolem tego stał się podówczas lot Rysia Petruna Madery. Mówię Rysia, ponieważ nie uważam tego człowieka za poważnego polityka. No i cóż, proszę Państwa, można powiedzieć, że naprawdę robi się ciekawie. To znaczy, szanowni Państwo, doszło do, no, partii szachów. Muszę powiedzieć, naprawdę bardzo ciekawej partii szachów między PiS-em, między Pałacem Prezydenckim również, no i rządem. No to przypomnijmy króciutko karuzelę wydarzeń. Najpierw pojawia się uchwała sejmowa w sprawie mediów publicznych, że jest wszystko niekonstytucyjne, bezprawne i że trzeba przywrócić normalność. No i minister Sienkiewicz przywraca normalność, organizuje sobie walne zgromadzenia spółek medialnych i wymienia władzę, wymienia rady nadzorcze wymieniają prezesów. Wszystko to dzieje się w ekstra trybie, wszystko jest z datą 19 grudnia, co oznacza notabene, co podnieśli teraz politycy PiS-u i naprawdę robi się ciekawie, że minister Sienkiewicz musiałby tego wszystkiego dokonać w mniej niż 2 godziny. Musiałby wyjść z Sejmu, pojechać do Ministerstwa Kultury, przeprowadzić te 3 walne zgromadzenia z udziałem notariusza, żeby notariusz to wszystko ładnie zaprotokołował. Trzeba było dokonać powołań rad nadzorczych, posiedzeń tych rad nadzorczych, no i trzeba byłoby jeszcze przejechać do kancelarii notarialnej tegoż notariusza, czy właściwie pani notariusz, spisać akty notarialne, no i ponieważ wszystko jest datowane na 19, to wszystko musiałoby się tam w ciągu 100 kilku minut dokonać.
No i zaczęło być podejrzenie, że po prostu takie czynności się nie odbyły, że po prostu w dokumentach poświadczono nieprawdę. No nie byłby to pierwszy raz. Jest to oczywiście całkiem nieprawdopodobne, ale różne części, że tak powiem, różne scenariusze mogą się wydarzyć. No doszło do wymiany władz spółek medialnych, doszło do wkroczenia tam tych nowych władz z jakąś obstawą do siedzib spółek medialnych. Udało się przejęcie Polskiego Radia, przypomnijmy, w pełni chyba. Udało się przejąć siedzibę Telewizji Polskiej na Woronicza. Wyłączono sygnał TVP Info. Nie udało się póki co przejąć siedziby Telewizyjnej Agencji Informacyjnej przy Placu Powstańców Warszawy. I nie udało się przejąć Polskiej Agencji Prasowej. No i nastała walka szachów, partia szachów. W ogóle doszło do bardzo ciekawych sytuacji z udziałem Rady Mediów Narodowych. No przypomnijmy, Rzecznik Praw Obywatelskich w ogóle uważa, że wszystko jest oparte na niekonstytucyjnej normie prawnej. Teraz napisał takie pismo do ministra kultury i dotyczy to zarówno władz powołanych przez Radę Mediów Narodowych, ale sam napisał, że dotyczy to również władz powołanych przez ministra kultury, czyli generalnie wszystko jest bezprawne. No i tu musiałby być jakiś kompromis i jest chyba możliwy kompromis z Andrzejem Dudą, żeby to powoływała z powrotem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. No tyle, że Krajowa Rada to Platformie to nic nie daje, bo Krajowa Rada i tak jest opanowana przez PiS i ona obsadzi tę władzę PiS-owcami. No więc wybrano starcie na wejście na rympał, wybrano sprowokowanie PiS-u. Nie wiem właśnie, czy przypadkiem właśnie oni, PiS-owcy, nie postępują wobec planu Tuska, znaczy dodatkowo doszło do weta do ustawy okołobudżetowej. Nie jest to ustawa stricte budżetowa, ale to jest ustawa jakby dotycząca szczególnych rozwiązań do wykonania budżetu na przyszły rok. To zostało zawetowane przez prezydenta, bo prezydent ustawy budżetowej i uwaga, jeszcze dodajmy, ustawy o zmianie konstytucji zawetować po prostu nie może. W sumie doszło do tego, że i wtedy stwierdzono, że po prostu w związku z tym, ponieważ dochodzi do braków finansowych w spółkach medialnych, no to PAP, Polskie Radio i Telewizję Polską stawiamy w stan likwidacji, czyli trzeba, proszę Państwa, wprowadzić likwidatora. Tego likwidatora, no właśnie, nie wiem, czy przypadkiem tego likwidatora nie powoła sąd. No, tylko że, proszę Państwa, no, dowcip polega na tym, że no, pomijając już to całe zamieszanie z władzami, że tu w zasadzie jest kompetencja Rady Mediów Narodowych i w zasadzie tę kompetencję Rada Mediów Narodowych wykonuje, bo zrezygnował prezes Matyszkowicz, niby odwołany przez Radę Nadzorczą powołaną przez Bartłomieja Sienkiewicza. To miejsce najpierw na chwilę powołano jako PO prezesa Macieja Łopińskiego, a po chwili Rada Mediów Narodowych powołała w to miejsce dyrektora Taju, czyli Michała Adamczyka, jedną z twarzy pisowskiej propagandy, któremu wyciągnięto zresztą sprawy karne, bardzo nieprzyjemne, bo to jednak bicie kobiety, co prawda sprzed dość dawna, ale mimo wszystko to... Powiedzieć, że to niesympatyczna sytuacja, to jakby nic nie powiedzieć, ale może poprzestanę na tym. To inna rzecz, że z drugiej strony spółki medialne są ustanowione ustawą i trudno je likwidować w trybie kodeksu spółek handlowych, skoro są wpisane do ustawy. No i tu jest taki pat prawny i proszę Państwa, tak naprawdę minister kultury sobie stawia je w stan likwidacji. Dochodzi do pewnego rodzaju dualizmu prawnego. No
jest kompletne zamieszanie, funkcjonują sobie równoległe zarządy, funkcjonuje stan dwuwładzy, powiedzmy. W polskim radiu jest już jednowładza, w TVP jest tak dwuwładza, bo jest zdobyty przez Platformę bastion Woronicza i broniący się nadal bastion na Placu Powstańców Warszawy i broni się reduta w Papie. I teraz tak naprawdę najbiedniejszy w tej całej układance jest ten anonimowy referendarz z Sądu Rejestrowego Warszawskiego, z Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, który dostanie te wszystkie kwity, dostanie od ministra kultury wniosek o wpis nowych władz, dostanie od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Mediów Narodowych stanowczy sprzeciw, żeby broń Boże tego nie wpisywał. Dostanie też od Rady Mediów Narodowych uchwałę o powołaniu Michała Adamczyka na prezesa TVP. No, co prawda zrobiono tego bez odwołania dyrektora powołanego przez nową Radę Nadzorczą, czyli pana Syguta, no ale w sumie można domniemywać, że dochodzi, co myśl, do jego, no, Rada Mediów Narodowego nie uznaje, i dostanie jeszcze kwity z Ministerstwa Kultury o wpisie likwidacyjnym. No i ten biedny referendarz będzie musiał zdecydować, co z tym zrobić, albo to trafi jeszcze do różnych referendarzy, jeden wpisze nowe władze, drugi wpisze likwidację, potem będą to żalić, będzie koło myja sądowa, proszę Państwa, wielotygodniowa, może nawet i wielomiesięczna. I będzie stan po prostu dwuwładzy. Ciekawi mnie w ogóle, jak do tego na przykład podejdą banki, w których są konta Telewizji Polskiej czy Polskiego Radia, czy wymienią te zarządy spółek, czy wymienią uprawnionych do dostępu do kont, czy też dalej dysponuje tym stary zarząd, czy już to zrobili. Nikt tego nie podnosi, nikt tego nie sprawdza. Ja nie mam niestety, proszę Państwa, za bardzo instrumentów, żeby się w tym temacie dowiedzieć, ale no, to jest ciekawe pytanie. Czy przypadkiem na przykład no, nowy zarząd nie dostanie kont wyczyszczonych? To byłby bardzo ciekawy asumpt. No, w sumie muszę powiedzieć, że chyba nie musi się obawiać Bartłomiej Sienkiewicz Trybunału Stanu, bo co prawda za takie działania, które są no, na granicy prawa, czy momentami nawet poza prawem, za chwilę będziemy mieli orzeczenie pewnie w tej sprawie Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście Platforma powie, że go nie uznaje, no i będzie dalej w koło Macieju. No i proszę Państwa, będzie jakaś naprawdę totalna, będzie jakieś totalne zamieszanie, już naprawdę nie będzie wiadomo, co z tym fantem zrobić. No myślę, że to w normalnym kraju, w normalnym państwie skończyłoby się jakimś kompromisem. Tylko proszę Państwa, ci ludzie, którzy przewodzą tym obu stronom sporu, czyli i Tusk, i Kaczyński, są do kompromisu niezdolni. No tu zresztą partnerem dla Tuska w tym kompromisie nie musi być wcale Jarosław Kaczyński, tylko musi być Andrzej Duda. I Andrzej Duda jest gotowy do kompromisu. Natomiast myślę, że zrobiono to wszystko tak na rympał, żeby można było rozmontować media publiczne i zmontować je na nowo już ludzi tylko posłusznych nowej władzy. No muszę powiedzieć, że to, co się dzieje w produkcie wiadomościopodobnym, ja nie przepadałem za wiadomościami pisowskimi, to była propaganda, natomiast no tutaj może ta propaganda jest bardziej subtelna, ale momentami technicznie jest naprawdę zrobione topornie i uważam, że idzie to coraz bardziej w stronę powtórki z rozrywki. Jeszcze na początku silono się na jakiś obiektywizm, ale myślę, że ten obiektywizm w nowej Telewizji Polskiej zaniknie równie szybko, jak jego pierwociny się pojawiły. Więc odpartyjnienie telewizji będzie polegało na tym, no jak to w pierwszym odcinku ucha prezesa, odpartyjniłeś telewizję? Tak jest. Zwolniłem wszystkich z tamtej partii i po nich nie ma już śladu, są już tylko ludzie z naszej partii. No, można i tak. Natomiast no, nie wiem, czym to się zakończy, trudno mi tu prorokować.
zapowiadają tam już panowie z PiS-u protesty, będą też te interwencje poselskie do skutku prowadzić, no ale nie wiem, zastanawiam się momentami, czy aby na pewno najzwyczajniej w świecie nie skończy się to jednym rozwiązaniem. No po prostu gra w cykora, tak? Tak zwana gra w cykora, komu pierwszemu się znudzi. Myślę, że Platformie się nie znudzi, bo oni są rządni łupów, władzy, zemsty i tak dalej. Czy PiS-owi się znudzi? No tu niestety muszę zasmucić fanów nowej władzy. Myślę, że nie. Dla PiS-owców ta konfrontacja jest jakby częścią kodu genetycznego. Jak to będzie wyglądało ostatecznie? No nie wiem. Nie wiem, drodzy Państwo. Trudno mi naprawdę domniemywać. Cóż, no muszę powiedzieć, że że naprawdę robi się ciekawie, naprawdę będą to rozwiązania, na których pokolenia prawników będą pisały różnego rodzaju artykuły, prace magisterskie, doktorskie, etc. Będzie to naprawdę pocieszny temat, ale obawiam się, że nam wszystkim to nie wyjdzie na zdrowie. Dlaczego? No bo po prostu taki zamęt za chwilę będzie oznaczał, że każdą normę prawną można nagiąć, można znaleźć lukę, można ją zinterpretować i no, tu na razie jest to przepychanka między tymi dwoma stronami politycznego. Myślę, że wielu ludzi podobnie myślących myśli, a niech się wyżynają. No tylko problem pojawi się, proszę Państwa, wtedy, kiedy no, kompletnie poza prawem ci panowie wezmą się za nas. A pan Sienkiewicz, czy jak to mówi strona pisowska, pan pułkownik, podpułkownik Sienkiewicz, podpułkownik Urzędu Ochrony Państwa, no już swego czasu brał się za nasze środowiska. Przypomnijmy te słowa z afery taśmowej, że wysłał ludzi, żeby spalili budkę pod ambasadą. No więc, proszę Państwa, ja się obawiam tego, tak myślałem sobie, porównując te 8 lat rządów Platformy, 8 lat rządów PiS-u, że te 8 lat rządów PiS-u było dla nas jako środowiska narodowego i w ogóle sprawy polskiej dużo bardziej szkodliwe. Tylko niestety problem polega na tym, że przez te 8 lat wskutek również działań PiS-u Platforma się zmieniła, Platforma się zradykalizowała. Nie jest sama, bo ma ze sobą nie tylko trzecią drogę, ale ma też również radykalizującą się lewicę i możemy być naprawdę w dużym niebezpieczeństwie. Czy to oznacza, że należy ramię w ramię z politykami PiS-u bronić mediów? Nie, nie oznacza. Ponieważ politycy PiS-u teraz pytają, gdzie jest Konfederacja? No, proszę Państwa, jest tam, gdzie była w mediach publicznych przez ostatnie 4 lata, to znaczy jej nie ma. No i nie powinni się dziwić. No to jest naprawdę takie bezczelne myślenie, które od dawna reprezentuje partia Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą w kampanii wyborczej reprezentowali to myślenie również politycy Konfederacji, że oni nie mają wyjścia, oni muszą pójść z nami. No, nie wiem, proszę Państwa, niby tak wielu tam historyków, nie wiem, nie pamiętają, że wiecie Państwo, w 1922, jak były wybory prezydenckie, to też właśnie Endecja sądziła, że Witos musi pójść z nami. No i nikt nie zadał sobie pytania, a co jak nie? No, no i nie poszedł. No i skończyło się to tragedią związaną z wyborem Gabriela Narutowicza. No więc czasem może trzeba myśleć troszkę bardziej dalekowzrocznie. I ja się wstrzymam od czynnego udziału. Będziemy to tylko, moim zdaniem, proszę Państwa, obserwować. Natomiast ja oczywiście też nie będę pochwalał działań pana Sienkiewicza i przyległości i całego tego obozu rządowego, bo on się naprawdę robi równie bezczelny. Proszę Państwa, na razie my się cieszymy, że to dotyka PiS-owców,
ale co kiedy przyjdzie kolej na nas? Więc proszę Państwa, no my musimy zająć pozycję wypośrodkową. No, niech oni się żrą, ale musimy mieć to z tyłu głowy, że za chwilę mogą się zacząć kolejne kroki. Kolejne kroki dotykające czy naszych środowisk narodowych, czy na przykład, proszę Państwa, no, dotykające edukacji, dotykające w ogóle kwestii związanych z wychowaniem naszych dzieci. A to już będzie sprawa życia i śmierci. A to jest, myślę, kolejny... Trochę bym się wycofał z tego, co mówiłem wcześniej, że to jest temat zastępczy. Myślę, że nie do końca. Myślę, że raczej jest to temat drugorzędny. No, ale to pokazuje, w którą stronę idziemy i to nie jest właściwy kierunek. Rozgadałem się, więc kończę. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli się podobało, to proszę łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, wsparcie kanału. Zapraszam też do kącika księgarskiego, link w opisie filmu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.